Okej, okay, jesteśmy w kolejnym, ostatnim już najpewniej odcinku. Jestem ciekaw, w jaki sposób mamy niby tego bossa pokonać. Careful now, this guy is tough. Watch. No, Castus. Ej, a może tak troszkę mniej tego damage'a, Johnny? I kurwa, suka spadła. Czyli co, ja mam kurwa w taki sposób wybijać? Znaczy nie, muszę, poczekajcie. Ojejku, ale walki z bossem to przyznam, tutaj jest ta gorsza strona tej gry. Jak widzicie zresztą. Oj, nie wierzę. Naprawdę, nawet wpadniecie do wody mnie i zadało damage. Jak tutaj działałem to własności regeneracji. Ty kurwo mała! O, muszę wypierdalać. Dlaczego nawet skakanie do wody zadaje damage? To jest głupie. No patrzcie, ile mi to bije! Wow, to jest bez sensu, ludzie! Czy on się... Zobaczmy tylko, czy on sam sobie robi damage. Znaczy, ja już wiem po prostu, jak go będę... Chociaż teraz muszę go punktować. No! O Jezus... Myślałem, że nie mam problemu z myszką. Z moją myszką. Swoją drogą, to jest ta łatwiejsza walka z bossem, jaką kiedykolwiek miałem, tylko po prostu... Pozwólcie. Tylko po prostu trzeba mieć pomysł i... Już. Zauważcie. Jeszcze raz tak zrobię, ja go po prostu zabijam. Nie mówię, że ten boss był zły, ale... Raczej, powiem wam tak, fajny patent, bo trochę poskakaliśmy i to fajnie wyszło. To muszę przyznać rację, ale niestety, no... No okej, no, niech będzie. Nie jest to aż takie głupie, bo trzeba jednak wpaść na jakiś pomysł, ale no troszkę dziwne. Zauważcie, że to wyszło zajebiście łatwo tak naprawdę. Po prostu podskakiwaliście, parę ciosów, wyskakiwaliście, on rage'ował, parę ciosów i tak na okrągło. No. Okej, dla mnie może być coś takiego. Przynajmniej już nie mówi, że o, witaj. Miło cię było poznać. Dawno już się nie widzieliśmy. Slide tak. Nic więcej nie mogę. Wow, nic więcej nie mogę, patrzcie. No, jestem... O. A zobaczmy, co było jestejako pierwsze. Spell going to deploy the rage metal. Gain range by using combos and spells. Dam to, dam w tego rage'a. Trochę mało to jest.
A to tak to? Ej, to niezłe. My po prostu przez nich przelatujemy i używamy jako ogień. Ej, zajebiste. Kurdele. Te skille mi się strasznie podobają w tej grze, wiecie, ja nawet nie byłem przekonany, ja nawet nie spodziewałem się po prostu, że mi się ta gra spodoba pod względem skilli. A jak widzicie, no... Człowiek jednak... ma takie rzeczy, że mu się spodobają, no. Proste, ale cieszy. I to lubię w tych grach. Że proste, ale cieszy. Tylko powiem wam jeszcze coś takiego, żeby... ta dupeczka dostała jakiś ciuszek nowy, cośkolwiek. Kolejny teleporter. Dobra, swoją drogą już możemy to escape'ąć, bo ona po prostu tylko tam wejdzie do tego teleportera i przelecimy do innego miejsca. Jak widzicie, po prostu ta gra, z tą grą idziemy. Mniej więcej to jest tak samo jak w Darksiders 2, z tego co widziałem. Po prostu idziemy, brniemy do przodu, nie patrzymy za siebie. I ciachamy przeciwników, nic więcej. Great opportunity to see Michelle's masterpiece. And who knows, maybe I'll find Zero here. Jak widzicie, no głównie fabuła jest, przynajmniej z tego co ja na razie rozumiem, przynajmniej z tego co ja rozumiem, to tak. Idziemy szukać Zero, czyli jej partnera. Nie wiem, czy życiowego, czy po prostu takiego zwykłego. No i przechodzimy z portalu do portalu, aż go w końcu znajdziemy. No ale to jest troszeczkę dla mnie, no, nużące. Ale zobaczymy, zobaczymy. Nie będę tutaj narzekał, bo może być fajnie. Czyżby gość miał dać jakąś nową broń? No, możliwe. Okay. Czyli najpierw nie będziemy musieli z nim... Albo nie. Widzicie, że sobie jeszcze wezmę smajeszlik. Trochę odcinków dzisiaj zrobiłem. Kurwa, tych filmów. Nawet nie próbuję rozumieć. Dla mnie fabuła jest... Wiecie, to jest tak samo jak w God of War, że tak naprawdę. No, w tych filmie się ogląda, bo jest linda i jest fajny dubbing. Jeden z tych najlepszych w polskich grach. Ale tak naprawdę, no... Who cares? Czyli to będzie nasza taka baza mniej więcej. Można to porównać do anime Saw, że po prostu przechodzimy z jednego miejsca na drugie, przechodząc przez kolejne piętra, no tak mniej więcej można to sobie tłumaczyć jakoś. Nie, no macie mijaczy. O, urwane, ale... muszę tu leczki mijać. Nie, taki dobry to ja nie jestem. To jest kobieta. My pewnie musimy albo wejść tutaj. Tak. Musimy zejść na dół. Bo ona nie chodziła. A wiesz. What do you want? What do you want? What do you want? Ani z nim nie możemy pogadać, ani nic. Hi there! And vibration. This is a restricted area. Turn back. There's no way to go any further. Mordy tam zamknijcie. Dobra, ludziska, ja się z wami. I can't go any further without a key. The guards might have the key. Co wy kurwa robicie? Czy was posrało? Atakujecie kobietę na służbie?
O, Johnny! Kurwa, mać. Wow, dlaczego oni nas... Przecież ja nic od nich nie wziąłem. No i to przywitajcie się z moim kolegą ognistym. Jeszcze was pozabijam najwyżej i zakończę to. Ale oni strasznie dużo wytrzymują, ci ludzie. I ogólnie, nie? Dobra. Okej, moi drodzy, a więc to będzie jak na razie na tyle całego zagrajmy w Blades of Time, przynajmniej na razie. Ja was zapraszam na kolejne odcinki i oczywiście na te poprzednie, które wam się mogły nie pokazać. No i co? Jak na razie, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!